Witam. Dzisiaj taki nietypowy radiometr. Widać podziałka diodowa jak w Polesie czy w Kosie 1 polskim. Sprzęt zasilany może być poprzez 4 baterie R6 bądź zasilania samochodowego 12 V. Do tego dodano właśnie taki do montażu w samochodzie. Specjalny. Można na śrubki poprzykręcać, żeby się stabilnie trzymał. No. Sonda na kablu, który może być zwijany wewnątrz obudowy. Dość poręczna sonda. Wewnątrz dwie tuby SYBM20, ekranowane folią ołowianą, tak jak dozmetrze biegła. No, czyli oczywiście również przepuszcza wysoko energetyczną betę. No, zaczynamy testu. Widać już, może mierzyć tło naturalne. Niestety ta dioda trochę nie domaga, raz się świeci, raz nie. Będę musiał tworzyć i przejrzeć jeszcze ten sprzęt, ale reszta świeci idealnie. Zaczynamy od karty. No, powinna już ją wykryć. Widzimy, reakcja jest szybka. Czekamy. Włączyłem również alarm po przekroczeniu 1 mSv. Włączy się pisk. Teraz sprawdźmy medalion. Kryształowy. Tutaj też problemy są, nie wiem czy dobrze to wszystko widać, z ostrością były problemy. Jeden mikrosiewiatr. 1,2, więc włącza się alarm. Kolejny medalion. Koło ranowe. Tu będą wskazania niższe. Tak myślę. Sprawdźmy reakcję na Ameryk. Jak widać, wykrywa. Ceramika uranowa.
No jak widać, betę przypuszcza spokojnie. Nawet chyba bardziej niż biała. Co w sumie mnie cieszy. 5 mikrosiwetów. 6. Czekajmy, aż się uspokoi. Pakiet siatek żerowych. I też około 5 do 6 mikrosiwietrów. Filiżanka. Około 3. Jak już sobie to na godzinę. To jest sprzęt dość ciekawy, może przydać się nawet w terenie, tym bardziej, że posiada sondę, więc łatwiej możemy dokonywać pomiarów. Biorę dziś go przetestuję, jeszcze może jakiś film z nim będzie.